W Ekstraklasie układ sił jak w poprzednim sezonie. Dwa najlepsze zespoły przestały tracić punkty i uciekają pozostałym drużynom. Przewaga Legii Widzewa rośnie z kolejki na kolejkę, a o tym, kto zostanie mistrzem jesieni, zadecyduje mecz na szczycie Widzew-Legia 16 listopada. Ciekawie dzieje się także za plecami czołowej dwójki. Tam różnice punktowe nie są wielkie i raz za razem dochodzi do sporych przetasowań. Dzięki złej serii szybko można znaleźć się w strefie spadkowej. Dobra szybko winduje do czołówki tabeli. Ta druga passa przydarzyła się ostatnio Rakowowi Częstochowa. Częstochowski Raków po ostatniej kolejce ma na koncie 22 punkty. Na zdobycie połowy z nich drużyna Hutników potrzebowała 10 spotkań. Kolejne 11 podopieczni Gotarda Kokota wywalczyli w 5 meczach. Ostatnio udana passa Rakowa nie spowodowała jednak w klubie hurra optymizmu. Jesteśmy z tego zadowoleni, ale nie zachwycamy się, ani bym powiedział, nie zachwystujemy się tym. Chcemy, jeżeli tylko jest możliwość, zdobyć jak najwięcej punktów, ażeby poprzez okres przygotowawczy, zimą, popracować sobie spokojnie, bo uważam, że to jest bardzo potrzebne w pracy. Raków nie ma wielkich gwiazd. Ograniczone możliwości finansowe powodują, że działacze z Częstochowy penetrują co najwyżej trzecioligowy rynek transferowy. Fakt jest oczywisty, że dobrzy piłkarze kosztują duże pieniążki. Nie? My raczej się obracamy w tym swoim kręgu, ale przecież Skrzypek, Matuszek to są trzecioligowi i daj nam Boże więcej takich. Właśnie z trzecioligowego CKS-u Czeladź rok temu do Rakowa trafił Paweł Skrzypek. Dziś lider drużyny, reprezentant kraju. Zanosi się jednak, iż od wiosny zmieni on klubowe barwy, ale czy będzie to łódzki Widzew? No ze Skrzypkiem Widzew fakt rozmawiał, jeszcze żeśmy nie dogadali sumy, ale raczej odejdzie. No takiego dobrego zawodnika nie jesteśmy w stanie utrzymać. To znaczy, nie jest powiedziane w jakim klubie, bo jest jeszcze inny klub, który się mną interesuje. Możemy zdradzić? To znaczy, no nie chciałbym tu na razie nic żadnych szczegółów ujawniać, to się dopiero samo okaże. No jeżeli działacze, to już tylko kwestia działaczy. Na pewno z mojej strony chciałbym się rozwijać, chciałbym grać wiadomo, w klubie, który występuje, który reprezentuje Polskę w Europie. To jest chyba marzenie każdego zawodnika. Moim zadaniem jest mieć najlepszy zespół i chciałbym Pawła mieć u siebie w drużynie. Nie mogę dzisiaj odpowiedzieć, czy Paweł będzie Widzewie, czy nie. Ja osobiście chciałbym, żebyś był w Rakowie. Na razie musimy więc sprawę Skrzypka pozostawić na poziomie dziennikarskich spekulacji, by nie skończyło się tak, jak w przypadku zapowiadanej przed sezonem dymisji Gotarda Kokota. W prasie przeczytałem co najmniej już 10 razy, zostałem zwolniony, a ja uważam, że w Rakowie nie ma takich grzejników, bym powiedział, którzy by po jednej porażce zaraz ludzi zmieniali. Ja jestem człowiekiem, który potrafię zrozumieć. Jeżeli przegramy jakąś serię spotkań, a takie coś było, uważam, gdybyśmy przegrali następny, może by mnie na krzesełku nie było trenerskim i to jest dla mnie normalne. Dopóki mi zdrowie dopisze i wytrzymam psychicznie, to będę pracował, a jeżeli ktoś będzie się tegoś domagał, to zrezygnuje. W sobotę Raków zremisował z Tyskim Sokołem. Gospodarze radowali się już w 11 minucie po golu Janusza Bodzioka. W 72 minucie posmutnili po wyrównującej bramce Grzegorza Wagnera. Ten rezultat nie spowodował jednak w obozie częstochowian głębokiego przygnębienia. Piłkarze Rakowa znają bowiem swoje miejsce w szeregu. Kibice mogą być spokojni, że nie zdarzy się tak jak w debiutanckim sezonie, że będziecie do ostatniej kolejki walczyć o utrzymanie. Nie, myślę, że powinniśmy teraz sobie już wcześniej zapewnić to i walczyć, tak jak pan mówi, o wyższe lokaty niż w tamtym sezonie. A kiedy Raków będzie mógł już walczyć o te najwyższe lokaty, konkurować z Widzewem Legią? To jest trudne pytanie, trudno odpowiedzieć na nie. No, szczerze powiedziawszy, to nie wiem, chciałbym jak najszybciej, żeby się tak stało, a kiedy to czas pokaże. W tym meczu piłkarze Rakowa nie przegrali po raz piąty z rzędu. Sokół po raz piąty z rzędu nie wygrał. Tyszanie strzelili jednak pierwszą bramkę od 479 minut, a Raków stracił z kolei pierwszą bramkę od minut 475. I jeszcze jedna ciekawostka, w 7 dotychczasowych spotkaniach tych drużyn częstochowianie ani razu nie zeszli z boiska pokonani. Seria kiepskich występów Zagłębia sprawiła, że w Lubinie zmieniono trenera. Nowym został piłkarz znany doskonale przed laty, zwłaszcza kibicom w Warszawie. Na Łazienkowskiej bardzo często śpiewano swego czasu, że jest on najlepszym obrońcą Polski. Po serii słabych występów w lidze działacze Zagłębia Lubin podziękowali Mirosławowi Draganowi i zwolnili go z funkcji trenera pierwszego zespołu.
Wśród potencjalnych kandydatów na to stanowisko wymieniano nazwiska Grzegorza Laty, Bogusława Kaczmarka, Mariana Putyry, a nawet Wiesława Wojny. Tymczasem od dwóch kolejek drużynę prowadzi Adam Topolski. Zawsze ciągło mnie do tego, żeby być trenerem i byłem akurat trenerem w swoim mieście drużyny czwartoligowej. Dostałem propozycję Zagłębia. Ja lubię trudne sytuacje i podjąłem się tej pracy tutaj w Zagłębiu. Co pan chce z tym klubem osiągnąć? Ja muszę powiedzieć, że opracowaliśmy dwa stałe fragmenty gry, bo tylko na to mieliśmy czas i z jednego padła bramka. Będę chciał stworzyć zespół walczący, grający odważnie, ofensywnie. No będę również chciał, żeby ten zespół podobał się publiczności. Dzisiaj było można po meczu zauważyć oklaski, które towarzyszyły zejściu piłkarzom do szatni. Na pewno będzie stworzona rywalizacja. Będę chciał, żeby żaden z zawodników nie był pewny swojego miejsca, chociaż tacy są, którzy już osiągnęli coś w życiu i w karierze piłkarskiej i byłbym nieszczery, jakbym powiedział, że Radek Kałużny będzie walczył o miejsce. Tak grający jak dzisiaj to ma zapewnione miejsce i wielu jeszcze innych rutyniarzy, którzy rozegrali dzisiaj dobre spotkania, ale na pewno nie będę tolerował stójki na boisku lub nie, jak zawodnik się nie zaangażuje, to nie będzie miał drużyny miejsca. Kilka słów o pańskiej karierze jako zawodnika, a później jako trenera. No, zaczynałem w małym mieście Witkowie, w drużynie Ligi Okręgowej. Następnie poszedłem do Konina. Z Konina miałem krótki okres w Arcie Poznań. Roczny wróciłem do Konina, gdzie rozegrałem też około roku. I mając 19 lat, poszedłem do Legii Warszawa, gdzie grałem 10 lat, od 73 do 82 roku. Następnie wyjechałem do Stanów, grałem piłkę halową, 4 lata w Spiricie Pittsburgh i 2 lata w Los Angeles Lasers. Po powrocie zająłem się trenerką. Piłkarze Zagłębia Lubin pozytywnie oceniają dotychczasową pracę nowego trenera. Wydaje mi się, że trener Topolski, jak tutaj przyszedł, zaczęliśmy grać właśnie z taką ikrą, jakby nowa miotła, jak to się mówi, przyszła i zamiata właśnie. Bardzo dobry taktyk, wydaje mi się, trener jest i będzie z meczu na mecz będzie coraz lepiej. Wprowadził do drużyny nowy duch i trochę nowej atmosfery wprowadził. Więcej rywalizacji jest, no i to przynosi, można powiedzieć, efekty. Mam nadzieję, że przyniesie jeszcze lepsze, bo na razie graliśmy dwa mecze u siebie, zrobiliśmy 4 punkty. Po dzisiejszym meczu jest niedosyt. No, tak jak powiedziałem, no, stworzyła się rywalizacja i mam nadzieję, że w następnym meczu będzie coraz lepiej. Ciekawe, że droga na trenerską ławkę często prowadzi przez grę w Legii, a już zwłaszcza przez miejsce w linii obronnej stołecznej drużyny. Potwierdzają to chociażby Piechniczek, Stachurski, Janas, Smuda i Topolski. A wracając do meczu Zagłębie Wisła, Wiślacy po raz pierwszy w tym sezonie nie stracili bramki na obcym boisku, lecz nadal pozostają bez zwycięstwa w Lubinie. Po raz kolejny poruszamy sprawę bezpieczeństwa na piłkarskich obiektach. W poprzednim golu udowodniliśmy, że są przepisy pozwalające karać chuliganów i że dowodem winy może być zapis na taśmie wideo. Teraz zatem o praktycznej stronie tego zagadnienia. Podczas meczu z Wisłą w Warszawie po raz pierwszy działał system monitorujący trybuny. Ci oto panowie nie muszą już pracować na stadionie Legii wyłącznie sami. Mają wsparcie ze strony takich oto urządzeń. Kilkanaście kamer rozmieszczonych w różnych miejscach stołecznego obiektu od 2 tygodni rejestruje zachowanie kibiców. Obraz nagrywany przez kamery przekazywany jest do specjalnego centrum usytuowanego w obrębie stadionu. Na razie jest ono w fazie rozruchu. Jest to system telewizyjny, telewizji obserwacyjnej, składający się z 19 kamer. Na słupach oświetleniowych są zamontowane 4 kamery kolorowe. Ponadto jest zamontowanych 15 kamer czarno-białych, 4 kamery czarno-białe pod trybuną krytą, w tym 2 kamery obrotowe i pozostałe kamery na terenie już obiektu Legii poza koroną stadionu. W kształcie krzyża za dzieci, które się doczekały i tak dalej. Można regulować zarówno zbliżenie i oddalenie, tak zwany najazd, jak również obrót kamery w górę, w dół,
Szkoda z tego kierunka w płaszczyźnie poziomu. Obiekt naszpikowany taką porcją elektroniki powinien zniechęcić do wszczynania burt. Czy tak? Częściowo tak. Jednak ważniejsza według mnie jest praca służb porządkowych. Ponieważ kibice po zapoznaniu się już tak, po paru meczach, jeżeli już będą wiedzieć, jak to działa, znaczy nie może od tej strony tutaj, chociaż widzą też telewizji, jak to działa, po prostu mogą w trakcie jakichś awanturów zebrać siły i zniszczyć na przykład kamery. Rzeczywiście, obecnością kamer kibice Legii wcale się nie przejmują. Już są czapeczki takie ładne, że twarze zasłaniają. Tylko jest problem w tym, że nie mają jeszcze barw Legii, nikt ich nie kupuje na razie. A czy uważa pan, że te kamery nie spełnią swojej roli? Na pewien czas spełnią może, ale my coś wymyślimy zawsze. A czy pan się nie boi konsekwencji w razie sfilmowania pańskiej twarzy, powiedzmy, przez te kamery? Dlaczego? Jakbym się bał, to bym pan nie filmował teraz. Uważa pan, że kamery nie rozwiążą problemu? Nie rozwiążą, najpierw przepis musi wejść dopiero. Widział pan, co się działo w Poznaniu? Byliśmy tam. Na razie kamery chyba odstraszają, gdyż na stadionie jest spokój. Czekamy zatem na instalowanie monitoringu na innych stadionach, a potem już na efekty wspólnego działania. Środki są, trzeba tylko umiejętnie je wykorzystać. Proszę państwa, zapraszam teraz na przegląd 15. kolejki pod kątem ciekawostek statystycznych. W Warszawie Legia wygrała ze Śląskiem 1-0. Niepokonani od 7 spotkań legioniści wygrali na własnym boisku 8 z kolei spotkanie. Goście z Wrocławia nie zwyciężyli na obcym stadionie po raz 10 z rzędu. Legia jawi się jako wyjątkowo bezkompromisowa drużyna. Wojskowi nie zremisowali już 41. kolejnego meczu na Łazienkowskiej. Do Legii należą także rekordy pod względem meczów bez remisu na wyjeździe 31 i bez remisu w ogóle 39. Napastnik Amiki Artur Bugaj jako pierwszy piłkarz od 428 minut pokonał bramkarza Łodzian Macieja Szczęsnego. Mimo to Amika przegrała u siebie po raz pierwszy od 10 spotkań. Widzew zanotował 11 z kolei mecz bez porażki, w tym 6 kolejne zwycięstwo. Stomil wygrał 3-1 z Odrą. Olsztynianie odzyskali równowagę. Po wcześniejszej serii 4 porażek nie przegrali po raz trzeci z kolei. Już od 10 lat Górnik nie wygrał na boisku w Katowicach. W efekcie sobotniej porażki 0-1 Zabrzanie w 7 z kolei wyjazdowym występie nie odnieśli zwycięstwa. Piłkarze GKS-u nie przegrali u siebie po raz 5 z rzędu. ŁKS wygrał 2-1 z Lechem. Łodzianie przerwali serię 5 remisów, pozostając niezwyciężonymi od 8 spotkań. Dla 5-krotnie ogranych ostatnio poznaniaków jedynym pocieszeniem jest przerwanie strzeleckiej indolencji trwającej aż 549 minut. Hutnik przegrał u siebie z Polonią 0-1. Czarne koszule przerwały w ten sposób pasmo 4 wyjazdowych porażek. Był to 100. rozstrzygnięty mecz w tym sezonie. W Bełchatowie GKS przegrał z Ruchem 0-2. Po pół roku bezowocnych starań niebiescy odnieśli pierwsze od 8 spotkań wyjazdowe zwycięstwo, przerywając gospodarzom serię 5 domowych spotkań bez porażki. I komplet wyników 15. kolejki. W 9 meczach 4 zwycięstwa gospodarzy, 2 remisy, 3 zwycięstwa gości. Czołówka tabeli bez zmian. Legia 35 punktów, punkt przewagi nad Widzewem i 8 punktów przewagi nad GKS-em Katowice. Amika ma już 11 punktów straty do lidera. Na 7 miejsce awansował Stomil. Z 8 na 13 pozycję spadł krakowski Hutnik. Ze strefy spadkowej uciekła Polonia Warszawa. Poprawił swoją pozycję w tabeli łódzki klub Sportowy. Statystyka tej kolejki znów słabo pod względem skuteczności, tylko 17 bramek, 26 żółtych kartek, 1 czerwona, około 35 tysięcy widzów na 9 stadionach. I średnia z pełnych 15 kolejek. W klasyfikacji strzelców jedna tylko zmiana, ale to zmiana klubu. Bogdan Prusek przeniósł się z Sokoła do Amiki Wronki razem ze Sławomirem Wojciechowski, prowadzi z 8 bramkami. I w klasyfikacji fair play na pierwszym miejscu Sokół, na drugim Widzew, na ostatnim Śląsk Wrocław. W najbliższą niedzielę reprezentacja Polski zagra w Katowicach z Mołdawią w eliminacjach Mistrzostw Świata.
Biało-czerwoni rozpoczęli dziś zgrupowanie w Wiśle. Dojechali wszyscy piłkarze z krajowych klubów i większość z tych, którzy grają za granicą. Jak przygotują się do tego meczu, przekonamy się w niedzielę podczas bezpośredniej relacji, na którą zapraszam o 20:10 w programie drugim. Andrzej Zdorowicz sprawdził, jak do spotkania z Mołdawią przygotowany jest stadion GKS-u. Na mecz na stadion GKS-u Katowice Polska-Mołdawia nie będą wpuszczani kibice z emblematami klubowymi ani flagami klubowymi. Jednoczymy się pod jedną flagą, flagą narodową pod hasłem Klub Polska. Nie są to jedyne zaostrzenia, jakie przygotowują dla kibiców organizatorzy tego międzypaństwowego spotkania piłkarskiego. Katowicki wojewoda wystąpił do ministra sprawiedliwości o zgodę na rozpatrywanie wszelkich incydentów w trybie przyspieszonym. Dzięki tej zgodzie winni byliby karani natychmiast. Kibice będą pod opieką specjalnych patroli policyjnych od momentu pojawienia się na dworcu kolejowym. Komenda Wojewódzka Policji powołała grupę operacyjną, która zajmie się bezpieczeństwem widzów. Przede wszystkim wzmocnione zostaną służby porządkowe. Wykonano na stadionie wiele prac, które pomogą w jakimś sensie zwiększyć to bezpieczeństwo. Również pomogą w pracy policji, wyeliminują bezpośredni kontakt pomiędzy sektorami, pomiędzy antagonistycznymi grupami, których się tutaj spodziewamy wiele. Ponadto po raz pierwszy zostanie zastosowany najnowocześniejszy system monitoringu. To umożliwi rozpoznawanie tych pseudo-kibiców, chuliganów, których miejmy nadzieję, że nie będzie na tym meczu, ale w przypadku, gdyby były jakiekolwiek sytuacje niebezpieczne, to istnieje możliwość wyłowienia za pomocą takiej kamery, praktycznie rzecz biorąc, natychmiastowego zidentyfikowania i ukarania chuliganów. Czy katowicki stadion, który powoli staje się twierdzą, pełną barier, siatek, ogrodzeń, drutów, jest obiektem bezpiecznym dla widzów? Stadion, powiedzmy, najbardziej bezpiecznym stadionem na terenie naszego województwa. Aczkolwiek wiadomo, do wytycznych FIFA i UEFA jeszcze mu daleko. Czy wobec tego istnieje jakieś niebezpieczeństwo? Ja myślę, że zawsze istnieje niebezpieczeństwo, że może dojść do zakłócenia, ponieważ kibice działają w dość dużej grupie i jest to dość duża siła. Jest to stadion nowy, nie jest dokończony. Wiadomo, że na razie mamy tylko i wyłącznie ukończoną trybunę główną i trybunę północną, która jest w tle. Pozostaje jeszcze w naszych nadziejach i marzeniach trybuna południowa, która mamy nadzieję, że kiedyś zostanie ukończona. Jest to stadion typowo piłkarski i tutaj wszelkie te wymogi, które UEFA i FIFA nakłada na kluby piłkarskie, organizatorów spotkań międzynarodowych, są w miarę możliwości spełnione, stąd ten stadion jest stadionem bezpiecznym. Dotychczas na tym obiekcie reprezentacja Polski grała tylko raz. Przed 2 laty odbyło się spotkanie towarzyskie Polska-Austria. W niedzielę stadion GKS-u Katowice zadebiutuje meczem o punkty eliminacji Mistrzostw Europy. Ze względu na bezpieczeństwo przygotowano do sprzedaży 9,5 tysiąca biletów. Mocną stroną tego stadionu jest zaplecze. Biuro prasowe ma pełne wyposażenie z kabinami telefonicznymi i faksami. Jest obszerna klubowa kawiarnia. Są 3 sale konferencyjne. Szatnie piłkarzy sąsiadują z gabinetami odnowy biologicznej. Warunki dla piłkarzy i osób towarzyszących są bardzo dobre. Oświetlenie boiska zaspokaja potrzeby kolorowej telewizji. Natężenie światła 1800 luksów. Czy po niedzielnej premierze katowicki stadion ma szansę stać się areną następnych występów biało-czerwonych, wówczas gdy liczyć będzie można na 10-tysięczną widownię? Spotkanie z Mołdawią oznacza dla reprezentacji Polski premierę z kolejnym rywalem. Do tej pory biało-czerwoni rozegrali 16 meczów, które inaugurowały międzypaństwowe kontakty obu stron, a zarazem stawką zawodów były punkty Mistrzostw Świata lub Europy. W tej ostatniej imprezie tylko eliminacyjne, bowiem do finałów nigdy nie awansowaliśmy.
Pierwsza tego typu potyczka nastąpiła od razu na szczeblu finałów Mistrzostw Świata, konkretnie w roku 1938, kiedy to w Strasburgu po pamiętnym boju ozdobionym dogrywką Polska uległa Brazylii 5-6. Premierę od razu w światowych finałach mieliśmy jeszcze dwa razy. W 1974 roku rozegromiliśmy Haiti 7-0, zaś w 1982 zremisowaliśmy 0-0 z Kamerunem, a naszą drużynę narodową trenował wtedy, podobnie jak dziś, Antoni Piechniczek. 7 razy nowych przeciwników spotykaliśmy w eliminacjach Mistrzostw Świata, m.in. Włochów w 65, padł remis 0-0, Portugalczyków w 76 zwyciężyliśmy 2-0, czy Walijczyków w 73, kiedy to ponieśliśmy porażkę 0-2. Z 6 premier w eliminacjach Mistrzostw Europy starsi kibice chyba najlepiej pamiętają grę z wiosny 1959 roku ze znakomitym wtedy zespołem Hiszpanii, który na Stadionie Śląskim zwyciężył Polskę 4-2. W ostatnich latach mieliśmy 3 dziewicze konfrontacje o punkty. Wiosną 93 w eliminacjach World Cup 94 na Stadionie Łódzkiego Widzewa pokonaliśmy San Marino zaledwie 1-0 po kontrowersyjnym golu Jana Furtoka. Jesienią 94 w Mielcu równie ciężki bój stoczyliśmy z Azerbejdżanem w eliminacjach Euro 96 i też wygraliśmy tylko 1-0 po celnym strzale Andrzeja Juskowiaka. Natomiast 7 czerwca 95 roku w tej samej imprezie na Stadionie Zabrza reprezentacja Polski rozgromiła Słowację 5-0 i było to ostatnie do tej pory zwycięstwo biało-czerwonych w oficjalnym meczu międzypaństwowym. I trzeba tę złą pasę przerwać, ponieważ inaczej będziemy klasyfikowani na samym dnie piłkarskiej Europy. Proszę Państwa, rozstrzygamy konkurs na bramkę września. Najwięcej głosów uzyskała bramka, którą strzelił Marcin Mięciel, napastnik warszawskiej Legii. 1602 głosy. Gratulacje dla Marcina Mięciela. Oto jeszcze raz ten gol. To nazwiska osób, które wylosowały 9 pamiątkowych koszulek Audiotele, a za chwilę losowanie nagrody głównej telewizora. Proszę się nie bać, to nie jest telewizor okrągły. Ja wprawdzie tydzień temu, mówiąc o ekranie telewizora, powiedziałem średnica, a nie przekątna, ale nie, jest to normalny telewizor. I teraz kto go otrzyma? Już mamy szczęśliwca, będzie to Zofia Niewęgłowska z Radomia. Zofia Niewęgłowska z Radomia. Gratulujemy i teraz zapraszam Państwa do udziału w następnym naszym plebiscycie. Tym razem wybieramy bramkę października. Oto nasze kandydatki. Bramka numer 1. Grzegorz Borawski z GKS-u Katowice. Telefon 0755 571. Bramka numer 2. Zbigniew Czajkowski z Zagłębia Lubin. Telefon 0755 572. Cena za minutę połączenia 2 zł 14 groszy w tym VAT. Bramka numer 3, też piłkarz Zagłębia Lubin, Radosław Jasiński, 0755 573. Bramka numer 4, Robert Załęski z Rakowa Częstochowa, 0755 574. I ostatnia nasza propozycja, bramka numer 5, Sławomir Suchomski z GKS-u Bełchatów, 0755 575. Na Państwa głosy czekamy do 3 grudnia do godziny 12 w tym magazynie piłkarskim Gol.